Hej wszystkim, tu Prestigo, a tak jak widzicie, drugi odcinek z gry Legend of Zelda The Mission Cup. Mam nadzieję, że... No więc ruszajmy do tej wioski Picori. Co tam nas spotka? Zaraz się okaże. Jakieś żołędzie, kurde. Wioska Minish. O, co to jest? To są te minisz? Mają takie same czapki jak ja. Szkoda, że je rozumieję. Musimy teraz znaleźć kogoś, kto... będzie nasz język rozumiał. Ten pewnie też nie. Dobra, przepraszam was. Dobra, chodźmy szukać kogoś, kto nas język może zrozumieć. Sądzę, że to będzie jakiś starszy wioski czy ktoś. Czekajmy gdzieś na północ. Pewnie tutaj nas coś zrozumie. O! No patrz to, problemy z naszym językiem. Paplającego orzecha. Dobra. No to szukajmy tego paplającego orzecha. Dom na południe. Czegoś tędy klucza. Nie, nie, tędy nie. Dom kształt ciebieczki. O, chyba jest. No, którędy mam tam wejść, proszę powiedzieć. O, ja. Rozumiem język minisz, jak miło. No, jestem małym dzieckiem, a według legendy małe dzieci mogą. A ty co? Powiesz? Okruchy szczęścia, ciekawe. Dobra, chodźmy do sta... pogadajmy się z tymi. Jak miałem ich za uwagę. Starze, co, gdzie go znajdę? Starze, co my? Starca mamy tu znaleźć, dobra. Szukajmy starca. On w jakimś domu siedzi. Pewnie tutaj, znajdź życie. O. Cztery żywioły, uuu. Czyli pierwszy żywioł mamy już jednym samym pod nosem. Żywioł ziemi. Czyli w sumie chyba naszym celem teraz będzie zdobyć właśnie cztery te żywioły. Mam nadzieję, że nie będzie ciężko. Nie, nie chcę. Tędy proszę. A, ja nie dam radę. Z tym stworem. Tutaj nie przejdę, czy tu muszę.
To tutaj jest. Tu jest to sanktuarium, kurde, ale ukryte. Chyba wbijamy. Chyba nas czekają na nas pierwsze podziemia. nie mogę przedziurawić na razie tych. Takie patrzeć w rodzaju podziemi teraz będzie. Trzeba jakoś zapalić, tylko jak? Kurde, będzie. Ciekawe, skąd mam klucz wziąć. Może jak to rozwalę, to mi klucz wypadnie. Tu są przyciski! Myślałem, że jakieś kolumny. O, i skrzynia. Zobaczmy, co w skrzyni. Dobra, chodźmy dalej. Tu nie mogę pływać. Muszę uważać, by nie wejść w to. Takie buty. Dobra, do tego grzyba też nie trzeba pociągnąć. Ups. Dobra, naciągnijmy tego grzyba na maksa. I jesteśmy na drugiej stronie. Nic nie ma w tych garkach. O. Dobra, weź ten garnek i chodźmy dalej. Jak mapa? Light żywił ziemi. Nic ciekawego na mapie nie ma. Ale widać, że to jest ten. Muszę na to uważać. Jedno się udało mi uwolnić. Uważaj na tego grzyba. I tutaj nic nie zrobię. Chodźmy do beczki. Na razie nic z beczką tutaj nie zrobię, jak widać. Aha, tu też nic nie zrobię. To muszę. Ups! Zaskoczyłem. Dobra, chyba że wiem, co to trzeba zrobić. Posąg na jedno, bo nie ma stanie mi staniemy na drugim. No i jak widzicie, odblokowałem beczkę. Może pozwoli mi tutaj się dostać. Albo gdzieś indziej. Ups. I są tu jakieś schody. O! Jesteśmy. Kurde, sprytne. Tu jakiś stworek, tu mogę przepchać. Lewo albo prawo? Nie. Dobra, to załatwienie. Dobra, psa grzyba. Naciągamy znowu. To takie buty były, że im mocniej naciągnąłem grzyba, tym. Nie ten przycisk znowu, zobaczymy mapę. Dłużej. A trzy piętra. Źle nie jest. Dobra. Ups. Dobra, naciągnijmy trochę słabiej grzyba. Aha, tu mogę wyjść jak coś. Mucha jaka. To będzie ten garnek, bo jak go. A, trzeba przepchać. Bo jakbym go podniósł, to bym go pewnie rozbił na życie. Dobra.
Garnek jest na miejscu, chodźmy dalej. Tu ostatnie pomieszczenie. Takie buty. Muszę się w środku z tym zablokować. Widzicie, to się skrzynia mi pojawia. Tak, sprytne, powiem wam. Sprytne, ja mam odblokowane od razu. Dawaj te pieniążki. Tu nic, tu do góry chyba mogę iść? Nie, nie mogę iść do góry, ponieważ nie mam tego. Chyba muszę się wrócić do beczki. O, i tu mam jakieś drzwi teraz. Jestem po tej stronie. Do góry chyba... Oj, znowu się to kliknąłem. Tutaj nie wejdę, to chodźmy tutaj. Bo tak grzyb. Ups. Chodźmy na razie tutaj, może zobaczyć. Tu na dół zeskakuje i nie. Spróbujmy jeszcze raz z tym grzybem. Tu mi most chyba zrobi, tak? Więc mogę dzięki temu chyba przeskoczyć na drugą stronę. Tak mi. Garkami rzucam, jak miło. O kurczę. A, rozumiem już. Ups. Ajajaj. Tu mam... Popla, bierz to. Tu mam... To nie otwiera drzwi. Więc jak to tak zostawię, to nie będę mógł przejść. Ale jak tak tu przesunę, tak bardziej, to będę mógł tamto ustawić na tym. O, i się udało, jak miło. O, udało się. I kolejny klucz. Gdzie wyjdę? Znowu już nie ten przycisk, jak zwykle, też mam pecha ostatnio. Tak, aha. Jestem tu na górze, ja kółeczko zrobiłem, więc idę teraz na górę. I tutaj muszę wyskoczyć. Oczywiście garnkami muszę się pobawić. O, życie. W dół czy w prawo? W prawo, a czy w lewo? W dół. Najpierw pójdę w dół. Najwyżej się wrócę. O, udało się jakoś. Kompas. Co jeszcze jest? Jak to zrobić? Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, jak mam to zdobyć. Może jakoś coś znajdę, co mi pozwoli to jakoś, nie wiem. Góra. Tu wyjdę na dół, a tu nie chcę.
Dobra, zdejmijmy tego. O, udało się. Zdjąłem nawet. Tu mam prawo. I tu. Najpierw chodźmy tu, bo to zamknięte. Nie może czekać nic złego przy tym. A jednak. Mini boss. Miło. Ojej, goni mnie. Dobra. Przepraszam was za to małe cięcie. I po raz trzeci atakujemy serducho. No chyba już będzie końcówka, bo się widzę, że zdenerwował to mocno. No i udało się, pokonaliśmy mini bossa. O, skrzynia, jak miło. Dobra, co w skrzyni? Wysysający dzban. Dobra. Sądzę, że go pod... Nie, ten przycisk. Od... Nie, nie. Od A ustawię. Fajne! Chodźmy tutaj. I mam część serca, już druga. O, jak miło. No to mogę zbierać? Mogę. Przepraszam was za... te hałasy. No to ja czy muszelki jakieś. Szkoda, czego one służą. Patrzmy, tutaj jest coś poukrywane. O, przycisk kolejny. Ale skąd? Ale dzisiaj hałasują, kurde. Tak. A, i ty. Tu powinno coś jeszcze być. Miałbym głowę. Nie ma nic, no kurczę, jak ja się nie mam, mam dostać na górę. Don't have any idea. Tutaj jest skrzynia ukryta, z tego co widziałem. O, jest przycisk jakiś. A w skrzyni kolejne tajemnicze muszelki. A teraz będę wszystko to zbierał, żeby czegoś przypadkiem nie przeoczyć. Tu trzeba przepłynąć jak nic. Ale jak? Nie mam pojęcia. Wiem, gdzie jeszcze nie byłem? Ale to jakoś przejście jest dalej. Nie wiem jak, ale jakoś dalej jest. Wodą. Ciekawe, jak ja mam wodą przepłynąć, jak ja nie umiem pływać. Nie wiem. Dobra, chodźmy dalej na początek, czy coś. Tu nic nie ma, więc tylko tutaj. Thank you.
O, przycisk kolejny. I kolejne tajemnicze muszelki. Po co mi one, to nie wiem. Tu nie ma nic. Ja jestem, a tutaj jestem. Tak, trochę w tą i na dół, proszę. Dobra, naładujmy trochę działo i pum. Tak. Potwora zdjąć. I do góry. Tutaj. Popójmy w tą stronę, bo tu coś też jest. Ale i tak klucza nie mam, to muszę się wrócić. W drugą stronę. Pa. Tutaj muszę na górę najpierw się dostać, bo jest przycisk. Ej, aj. Ale jest spaprałem teraz. I do góry, proszę. No, udało się. Jeden garnek muszę jakoś przepchnąć. No, przepchnę chyba. Najlepiej będzie. Dobra. Na dół. I w lewo lecimy. Tak z całej pary, proszę. I do góry. Takie buty. Tak mam się do tej skrzyni dostać. Ale hałasują dzisiaj na tym dworze. I tutaj chodźmy szybko. No. Pa. Hej, hej, witam was po małym, niestety, przymusowym cięciu. Widzimy się znowu w miejscu, gdzie znalazłem ten klucz, który pozwoli mi jakieś drzwi otworzyć. Jak się nie mylę, to muszę się jeszcze po tamten skarb udać. Gdzieś indziej. Znowuż ten trudny moment, na którym muszę, czyli długi moment, na którym ja będę ten. Sądzę, że w tym odcinku jeszcze, czy nie, zobaczę ile to jeszcze zejdzie, zobaczymy co na tej, co w tej świątyni ile jeszcze nam zejdzie, bo nie mam całkowicie pojęcia. Miejmy nadzieję, że nie za długo, ale to długa podróż będzie. Muszę czerwony strzelać, bo to widać najlepszy. Nie wiem, czy to będzie miało zastosowanie jeszcze poza świątynią. Utop się. Plum. Aha. Ojoj, bo mi odpłynie. Zobaczmy, co tutaj jest ukryte. Grzybek. Ups. Muszę trochę mocniej go jednak naciągnąć.
dobra, mogę grzyba naciągnąć. Muszę jednak go chyba na maksa naciągnąć, całkowicie. A, jednak nie mogę go na maksa. Muszę trochę inaczej to rozegrać. Tak o. Ups. A, ja lubię pływać coś. Mogę całkowicie. Ups. To słabo. Próbujmy trochę mocniej. Dobrze, że życia zbytnio nie tracę. Wielki klucz do wielkich drzwi. Jak miło. Czerwone. Jednym wszędzie. O, czyżby? Jedna skrzynia została. A tutaj niebieski teleport gry. Pamiętam, przeniesie mnie do tutaj. O, mamy trzecią połówkę serca. Lewo czy prawo? Prawo. Lubię prawą stronę. Prawa idzie na górę. Aha, czyli jednak lewa. Wielkie drzwiczka, co za nimi mnie czeka. Mam nadzieję, że coś przyjemnego. Chociaż... wnioskując po tym, co się dzieje w tej świątyni, to wątpię, żeby to było coś przyjemnego. Jest równie. Aha, czyli jednak i tak muszę z prawej iść, ponieważ muszę grzyba złapać. Miło. Więc chodźmy. Ja się tak teraz kręcił pół godziny między piętrami. Chodź grzybku. Aż proszę na północ i otwieramy wielkie drzwi. A co tam mnie czeka? Ten zielony. Mówcie, że z nim będę walczył. Drzwi się zamknęły, a mnie co? Ups. Ups. Oh no. Ale ciekawe, ciekawa walka wam powiem, że mam za pomocą tego... A o to chodzi, że mam po prostu za pomocą... Ups! Mam podbierać ten śluz pod nogi i potem on się przewróci. Tak? Ciekawa walka wam powiem. Fajny pomysł w ogóle. Ciekawe czy jak będę zdobywał kolejny żywioł, to tak będę też wykorzystywał te. Przewróć się. Teraz to ładnie dostanie. Ale znowuż nie. Chyba jeszcze jedna część czeka mnie. A trzeci skok. Czwarty. To być ciągle skakał, czy jak? Nie wiem. Jak on był. Jak my byliśmy duży, on mały, to było łatwiej znacznie niż teraz. Ale fajnie wygląda tak jak. Żaba. Ale lepszy miecz by się przydał. Jeden skok, drugi skok, trzeci skok, czwarty skok, chyba jeszcze piąty będzie. Jedziemy skokiem. Teraz coraz szybciej się porusza, więc sądzę, że to już możliwe, że będzie końcówka. Czyż by się udało? No, gibnij się.
Czyżby się udało? No chyba tak. No chyba udało nam się zdobyć żywioł ziemi. Tak się cieszę z tego powodu. Zdobyłeś żywioł ziemi. Zielone. O, o, o. Zbiornik serc. O kurczę. Cztery już? Jak miło. Chyba trzeba wyjść. Chodźmy jeszcze do starca. Ciekawe co nam starzec powie. Ta maszynka fajna, nie będę ukrywał. Czyli warowna góra, tam będziemy musieli pewnie odzyskać drugi. O, przejście jakieś. Jak miło. Na warowną górę. Ale no cóż, sądzę, że w tym miejscu jednak zakończę ten odcinek. On tak pewnie będzie długi, bo walka, cała świątynia, zwiedzanie wioski i tak dalej. Mam nadzieję, że wam się podobał. Więc komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie i hejka wam.